Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie tu na moim kanale. Ja mam na imię Michelle, jestem tarocista z certyfikatem, porównam też systemami numerologii, astrologii, human design. No i właśnie, ja też właśnie bym chciała dla was też więcej już polskich filmów zrobić. No bo wiecie co, człowiek, to znaczy ja też jestem wygodna, mi lepiej się mówi właśnie po niemiecku. No i to potem jakoś tak automatycznie po niemiecku więcej robię niż tam po polsku, tak? Ale to nie jest, że ja was zapomniałam albo coś takiego, na pewno nie. Tylko wiecie co, to ja właśnie tutaj w niemieckim se mieszkam i tak dalej. Tak się zrobiło w moim życiu, nie? No i to potem wiadomo, że człowiek tam więcej jest przyzwyczajony, tak to jest, tak? Ja właśnie bym chciała też dla was te wiadomości, które ja channelowałam, też zrobić właśnie po polsku, bo myślę, że one są no bardzo ważne. Ja właśnie dostanę od czasu do czasu tak zawsze takie wiadomości na różne tematy, no na tematy też zdrowotne czasami, na tematy różne, tak? To tutaj są właśnie ludzie, to ja właśnie nie chcę filmować ludziów, ale te kaczki będę wam filmowała, są normalnie te rodzinki tutaj jakoś dużo. Teraz właśnie będzie wiosna. No i właśnie były tam parę takich wiadomości, które ja tutaj dostałam dla was, na przykład to, co mi się teraz przypomina, co ja już zrobiłam właśnie filmik po niemiecku, była taka jedna wiadomość, że właśnie jak masz bóle, jak masz właśnie twoją menstruację, tak? I właśnie masz jakieś bóle albo coś takiego, to właśnie channelowałam albo dostałam jako odpowiedź, co na to by pomogło i to by było właśnie teraz tak na temat no zdrowia albo coś takiego, bóle, takie rzeczy. I dostałam jakąś wiadomość, że trzeba ryby jeść. No wiecie co, muszę wam powiedzieć. Na pewno parę z was też teraz mówią, że aha, ale teraz mi właśnie przypomina, że ja po polsku już filmik zrobiłam na to. No dobra, ale jak to już, jak to teraz pierwszy raz oglądasz albo co i wy nie jesteście tak długo na moim kanale, no to właśnie to teraz jest taka wiadomość. A oni się mnie wcale nie boją, to jest takie fajne. Ale to fajne normalnie, się wcale nie boją nic tam, kochane. Jakoś mam też takie wrażenie, że one jeszcze były mniejsze kiedyś. Jakoś oni rosną też bardzo, bardzo szybko, nie wiem. No właśnie, i ryby jeść, tak właśnie, i ja też bardzo często dostanę potem jakiś artykuł w gazecie pod rękę, tak przypadkowo, tak sobie, wiecie o co chodzi, albo coś czytam na ten temat i bardzo, bardzo nie jest to rzadko, nie jest to rzadko, że tak naprawdę to też jest, że to potwierdza moje channelowanie, wiecie? Że to właśnie potwierdza tego, czego ja właśnie słyszałam dla was i dla mnie, no właśnie tą wiadomość, tak? No i właśnie dla was, które właśnie się znają dobrze na biologię albo co, albo jesteście właśnie no doświadczone, tak sobie wiecie, to wy chyba wiecie, że to są te omega-3 tłuszcze. Ja nie wiem, czy to jest polskie słowo. Proszę, no właśnie, przepraszam bardzo za mój polski, tak? To ja właśnie też próbuję z wami też pokomunikować tak, jak umiem. Ale ja myślę, że właśnie to są takie witaminy właśnie w tym. To są te omega-3. I te omega-3, to one właśnie też są w innych rzeczach, to znaczy jak jesteś weganka albo wegan, no to właśnie te omega-3 też jest w awokado na przykład, albo w olejku różnym, w takich rzeczach. To znaczy nie trzeba tego właśnie mieć z ryby, tylko właśnie to było te doświadczenie, które ja dostałam, że chodzi właśnie o te omega-3, a przypadkowo właśnie w ryby to właśnie jest składnik, tak? No właśnie.
To była pierwsza channelowana wiadomość. Ja tutaj właśnie na spacerku tego będę wam powiedzieć, czego właśnie, no mi właśnie znowu się przypomina, tak? Ja tam różne takie wiadomości miałam. Muszę tutaj uważać, żeby nie filmować ludziów. No dobra, będzie tutaj... rośliny będą teraz dla was jako ten obrazek, tak? No i właśnie czego ja też właśnie dostałam jako message, to właśnie było, że te od was, które właśnie medytują albo też czakry czyszczają, z czakrami się właśnie pielęgnują, robią z czakrami, to ja właśnie absolutnie dostałam, i to absolutnie dostałam, tą wiadomość, kochani, że mamy właśnie nie otwierać pierwszą czakrę. Że ta pierwsza czakra ma być zamknięta. Aha, interesujący, tak? I wiecie co? No bo wszędzie, to znaczy ja to tak znam, że ja wszędzie normalnie czytałam, każdego tam fachowcy mówią o tym, że trzeba właśnie tą czakrą podstawową zawsze mieć otwarty. A ja właśnie dostałam naprawdę tą inną wiadomość, że ona trzeba być zamknięta. Że od czasu do czasu też można właśnie ją ładować z energią. To znaczy, na pewno się nic nie stanie, jak my ją otwieramy od czasu do czasu i właśnie sobie ją czyszczamy z światłem albo co, albo z ziemią, albo właśnie, no wszystko, co my właśnie asocjujemy właśnie z tymi tematami od pierwszej czakry, to jest właśnie pieniądze, to jest bezpieczność i być właśnie bez strachu. Strach właśnie bardzo blokuje tą czakrę, ale jak my ją wyczyściły, jak ona jest właśnie z dobrą energią i ona jest fajnie ładowana i my się dobrze czujemy, to znaczy zawsze jak ty się dobrze czujesz, możesz też właśnie mieć takie uczucie seksualne, no bo to też jest seksualność i to seksualność jest właśnie nic innego niż energia życiowa, co nam daje energię. I co, no oczywiście każdy człowiek ma, tak, inaczej by tutaj nikt nie był na tym świecie, no trzeba, nie trzeba tego tłumaczyć, jest to coś głupiego, no oczywiście właśnie tego blokować i to właśnie kiedyś właśnie Kościół tak robił, no i kiedyś, nie, w tych tam latach 15 00, jak to się, no ja właśnie nie wiem te słowo, co przepraszam bardzo, ale no właśnie w tych bardzo dalszych czasach, tak, no to właśnie Kościół to manipulował z tym, no bo oni też właśnie mieli z tego kasę i ludzi były właśnie biedni, no wiadomo, i to tylko przez to było, bo była blokowana ta czakra podstawowa, bo seksualność był grzech i tak dalej, my to znamy, tak, i na to tylko z tego właśnie było bardzo, bardzo łatwo manipulować ludzi. A to była właśnie manipulacja w tą pierwszą czakrę. To znaczy, jak ty masz uczucia seksualne, jak wyobrażasz to czerwono, albo masz uczucie właśnie żywe, tak? No to nie chodzi o to, że trzeba z tym właśnie zaraz coś zrobić. Nie trzeba. Można to właśnie bardzo dobrze channelować do pracy swojej, do więcej aktywności. Są ludzie, które mają dużo, dużo, dużo aktywności albo co, ale to są też ludzie, które mają dużo dzieci, tak? Na przykład albo mają dzieci, jeszcze pracę, jeszcze kariera. No i to jest coś fajnego, tak? I to jest to właśnie, ale jak ona jest zawsze otwarta i my słuchamy na te wiadomości, że mamy otwierać ją wielce i być zawsze otwarta, jest to nonsens, tak? Ja to właśnie spróbowałam i ją zamknęłam. No i czasu do czasu otwieram i to dobrze czyszczę. Sobie wyobrażę, że tam jakieś roślinki albo coś takiego, albo coś czerwonego, jakoś czerwień zawsze otwiera też fajnie pierwszą czakrę, że to właśnie się ładuje, czyści i ja znowu mogę właśnie jechać z tą energią na te projekty, na te rzeczy, które ja właśnie mam w celu, tak? I ja właśnie, jak ona jest zamknięta, to ja też się dobrze czuję.
Ja też się dobrze czuję i też bezpieczniejsze się czuję. Ja też tak się czuję, że nikt nie umie naprawdę do mojej aury iść. Nie muszę tam wielce sobie wyobrazić, że tam moja aura jest tam wielce, jakoś tam w świetle. No też można to wszystko robić. Są to też bardzo dobre techniki, tak? To ja tutaj nie mówię, że tam coś jest fałszywe. Nie, wszystko jest okej, okay, można wszystko zrobić, tak? Ale właśnie jak ona jest tak zamknięta ze mną, u mnie jest i ja właśnie kontroluję ją, no to też bardzo, bardzo dobrze, właśnie lepiej się czuję, niż ona jest otwarta. Ale to, ludzie, to są moje wiadomości i potem. I teraz właśnie musicie słuchać, no bo ja właśnie czytałam w książce jogi od Kerstin Linards, ona się nazywa, to ona jest właśnie taka... No taki jogi mistrz, albo no właśnie tutaj w Niemczech, to są te ludzie, które właśnie są z telewizji albo coś takiego i oni właśnie, parę z nich naprawdę robią jogę, ale też już dużo, dużo lat i też właśnie są też nauczyciele na jogę, a ona była taka znana bardzo z tego, tak? Z tego przedmiotu. Bardzo znana w Niemczech i ona też właśnie napisała książkę, to znaczy też profesjonalistkę. Tak, absolutnie. No i ona właśnie naprawdę powiedziała, że czakra ma być zamknięta w tej książce. A ja tylko chcę wam powiedzieć, że to jest wiadomość, którą ja dostałam bez czytania czegoś i to te wiadomości to jest naprawdę bez czytania. I potem jak ja dostałam tą wiadomość, ja tego czytałam gdzieś indziej, czy słyszałam i też wam powiem, skąd ja tego wiem, proszę, po tym, wiecie? Czasami ja tylko dostanę właśnie wiadomości i jeszcze nie mam doświadczenia na to, ale też jak właśnie nikt tego jeszcze nie doświadczył, to nie jest tak, że tego nie eksistuje, no bo może być, że ktoś jakieś studie na to jeszcze będzie robił, bo kasę dostanę od państwa albo od kogoś, żeby naprawdę robić ten research, tak, te studia na to. To znaczy nie jest to naprawdę fakt. Jak nie ma faktów, to właśnie nie jest fakt, że czegoś nie eksistuje. Dziękuję bardzo za słuchanie. Ja myślę, że teraz to jest fajne, tutaj 20 minut my mieli. Ja tutaj kończę na ten filmik. Jeszcze jedną wiadomość mam. Może jeszcze jeden filmik zrobię. Bardzo przepiękna pogoda. Kocham tutaj sobie spacerować z wami. My tutaj mamy dwa bardzo ładne rzeki. Ja jestem w Bawarii. W Ingolstadcie jestem właśnie. Jak wy tutaj mieszkacie i też się interesujecie bardzo human design albo coś takiego i spirytualnie jesteście, lubicie moją pracę, możecie właśnie też mi napisać, no bo ja właśnie tutaj nowo mieszkam i jeszcze tyle ludzi nie znam. Albo też jak jesteś w Monachium, też bardzo, bardzo bym się cieszyła też na kontakty, które też właśnie są spirytualne. Jak tam też się interesujesz w różnych rzeczach, tak w tym stylu, albo co. No właśnie, jestem otwarta właśnie na kontakty, bo jeszcze tak długo tutaj nie żyję. Jak wy chcecie mieć osobiste czytanko, możemy to mieć. Możemy to też live mieć tutaj w Ingolstadt. No ja właśnie mam taki koncept dla korony, że nie jest groźliwe, że można właśnie w biurze, tak powiem, można właśnie zrobić, no bo ja tam tak, no można powiedzieć, mam dwa pokoje i my też nie mamy te same powietrze w tych pokojach, no bo jest zamknięty, wiecie, w taki stylu. No właśnie, możecie mieć live czytanko, możecie też mieć online czytanko. Jest właśnie taki e-mail, ja mogę ci podać e-mail i tam wszystko piszę, jak można właśnie się umówić. No i teraz bardzo zapraszam dla tych nowych na mój kanał. Co ja tam robię, wszystko możecie sobie oglądać, jak macie ochotę. No i dla każdego, który też przez cały czas ogląda, jeszcze raz dziękuję bardzo za oglądanie, za lajka. My, youtubery, się zawsze cieszymy, no bo to potem puszuje też właśnie ten kanał do góry i każdy go ogląda. Jak ty myślisz, że właśnie ten filmik był pomocny, tak? I dzielcie się tymi filmikami, to właśnie inni też dostaną te doświadczenie. Papa, wasza Michelle. No i właśnie życzę wam bardzo ładny dzień, bardzo piękny czas. No i komentujecie, co wy właśnie robicie, jak jest pogoda u was. Wow, ale ptak, nie? Jak jest pogoda, czy tak przepięknie jest. No i teraz bardzo ściskam. Wasza Michelle.